Cześć, nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, który pomaga przedsiębiorcom działać bezpiecznie i zgodnie z prawem. W tym filmie opowiem Ci o tym, co to jest kara umowna, a także pokażę Ci praktyczne sposoby, w jakie możesz zastosować ją w podpisywanych albo konstruowanych przez siebie umowach. To co? Gotowy? Upewnij się jeszcze, że zasubskrybowałeś kanał, a także włączyłeś powiadomienia, czyli kliknąłeś ten mały dzwoneczek, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Ok? Zaczynamy! Kara umowna to pewna dolegliwość dla strony umowy, najczęściej kara finansowa. Polega ona z reguły na tym, że dłużnik w pewnych sytuacjach czy też w pewnych okolicznościach będzie musiał zapłacić wierzycielowi określoną sumę pieniędzy. Jakie to sytuacje i jak wysokie mogą być kary umowne? Zarówno rodzaj okoliczności uzasadniających zapłatę kary umownej, jak i jej wysokość strony muszą określić w treści zawartej przez siebie umowy. Dlatego jeśli tego nie zrobiłeś, a teraz szukasz sposobu na to, jak zażądać takiej kary od swojego kontrahenta, to niestety w tym filmie nie znajdziesz żadnej podpowiedzi. To Ty musisz w treści umowy ustalić, kiedy należy Ci się taka kara. Musisz to sobie odpowiednio zapisać. Najczęściej klauzule przewidujące zapłatę kary umownej mają bardzo prosty, podstawowy schemat. Jeśli nie przywieziesz towaru na czas, płacisz karę. Jeśli nie zakończysz remontu na czas, płacisz karę. Jeśli nie naprawisz samochodu, płacisz karę. Jak widzisz, karę umowną zastrzega się na wypadek niewykonania umowy, nie naprawisz samochodu, lub nienależytego wykonania umowy, przywieziesz towar po umówionym terminie. Bardzo często widuję w analizowanych umowach kary za to, że dłużnik wykona coś nieterminowo, czyli spóźni się, na przykład z zakończeniem robót, z dostawą towaru. W bardziej skomplikowanych umowach strony przewidują kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt różnych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonych obowiązków. Na przykład za brak terminowego przesłania raportu z postępu robót budowlanych, za każdorazową obecność na placu budowy pracownika pod wpływem alkoholu, za brak kompletności dostarczonego towaru, za brak reakcji na zgłoszenie problemu, za nieterminowe usunięcie wad towaru lub robót budowlanych, za każdy dzień braku dostępu do serwera lub systemu informatycznego, za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, za przekazanie osobie trzeciej informacji poufnych, za naruszenie zakazu konkurencji itd., itd. W tej chwili pracuję nad kilkoma umowami i do głowy przychodzą mi tylko przykłady z tych właśnie umów, ale napisz w komentarzu, kiedy Ty z reguły zastrzegasz sobie karę umowną albo kiedy chciałbyś to zrobić, ale nie jesteś pewny, czy jest to właściwe. Kiedy jeszcze warto wprowadzić karę umowną? Myślę, że zawsze warto przemyśleć wprowadzenie kary umownej za odstąpienie od umowy z winy kontrahenta. Dlaczego? Może tak być, że druga strona w żaden sposób nie reaguje na zgłaszane przez Ciebie nieprawidłowości, np. mimo monitów i wezwań nie dostarcza Ci towaru, za który zapłaciłeś. W takiej sytuacji jedynym ratunkiem wydaje się zerwanie umowy, a mówiąc językiem prawniczym, odstąpienie od niej. Może tak być, że kontrahent nawet odda Ci pieniądze, kiedy tą umowę zerwiesz, ale nerwy i czas utracisz bezpowrotnie. W takich przypadkach dochodzenie odszkodowania jest bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe. Tymczasem jeśli za to, że z winy kontrahenta musiałeś zerwać umowę, przewidziałeś sobie karę umowną, to będziesz miał szansę powetować sobie straty. Poza tym, jeśli wprowadzisz do umowy taką karę, istnieje szansa, że kontrahent będzie obawiał się, że zerwiesz z nim umowę i zażądasz jej zapłaty. Ta obawa zdopinguje go do tego, żeby umowę wykonać prawidłowo i w terminie i nie dać Ci powodów do jej zerwania. Czy nie o to przecież Ci chodziło? W jakiej umowie można zawrzeć klauzulę zapłaty kary umownej? W każdej. No, prawie w każdej. Jest pewne ograniczenie. Nie możesz karą umowną obchodzić przepisów o odsetkach maksymalnych. Nie możesz więc na dłużnika nałożyć obowiązku zapłaty kary umownej w sytuacji, jeśli nie odda Ci w terminie pożyczonych pieniędzy albo spóźni się z zapłatą za towar czy usługę. To byłoby zbyt proste. Albo oddajesz pożyczone 10 tysięcy, albo tytułem kary umownej płacisz mi dwa razy tyle za każdy dzień opóźnienia. Takie postanowienie nie wydaje się być w porządku. Co za dużo, to niezdrowo. Z drugiej strony mogę Ci powiedzieć, że ostatnio spotkałem się z klauzulą, która w pewien sposób załatwia ten temat. Wyobraź sobie, że umawiasz się z kimś na
na to, że sprzedasz mu jakiś towar za 20 tysięcy złotych. Natomiast w tej samej umowie wpisujesz, że jeśli dłużnik zapłaci za ten towar w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, to wystarczy, że zapłaci Ci tylko 10 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli w rzeczywistości ten towar jest wart tylko te 10 tysięcy złotych, to tak naprawdę zastrzegasz sobie karę umowną za opóźnienie w zapłacie sumy pieniężnej. No, jest to w pewien sposób obejście tych przepisów o karze umownej. Przyznam się szczerze, że nie przetestowałem skuteczności tej klauzuli w sądzie, ale w sytuacjach awaryjnych możesz spróbować ją zastosować. Oczywiście na własną, a nie na moją odpowiedzialność. Ok, wróćmy do głównego wątku. Po co w ogóle zastrzegać kary umowne? Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że kary umowne występują w każdej profesjonalnie przygotowanej umowie. Dlaczego więc zawodowcy zastrzegają kary umowne? Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze, kara umowna zapewnia Ci odszkodowanie w ustalonej wysokości w wypadku określonym w umowie. Wiadomo, że takiego odszkodowania na zasadach ogólnych możesz domagać się zawsze, jeżeli dłużnik nie wykona lub nieprawidłowo wykona umowę. Problem leży gdzie indziej. Po pierwsze, odszkodowania na zasadach ogólnych możesz żądać tylko w wypadku, gdy poniosłeś szkodę majątkową. Jaką szkodę poniesiesz, jeśli mechanik nie naprawi Ci auta na czas? Albo robotnicy skończą u Ciebie w domu remont tydzień po terminie? Co jeśli kontrahent przywiezie Ci towar dzień później? Zdenerwujesz się? Czeka Cię nieprzyjemna rozmowa z osobą, której miałeś ten towar dostarczyć? Gdzie tu szkoda majątkowa? Nie ma, a w związku z tym nie ma odszkodowania. Tymczasem, jeśli zapiszesz w umowie karę umowną na takie okoliczności, to należy Ci się określona suma pieniężna, nieważne, że nie poniosłeś szkody majątkowej. Otrzymujesz zastrzeżoną karę i tyle. Inna sytuacja. Otóż, dochodząc do odszkodowania na zasadach ogólnych, musisz udowodnić wysokość poniesionej szkody. Powiedzmy, że ekipa budowlana nie wyremontowała Twojej hali magazynowej na czas, przez to przez pewien okres nie mogłeś prowadzić działalności, nie mogłeś przyjmować nowych zleceń i nie zarabiałeś. Jest szkoda majątkowa. Jeśli skierujesz sprawę do sądu, to sędzia zapyta Cię, ile przez to straciłeś. Ile dokładnie? Co do złotówki. Nie zadowoli się odpowiedzią, że szacujesz swoją szkodę na ileś tam, albo że Ci się wydaje, że ileś tam straciłeś. Musisz to udowodnić. Jak udowodnisz, ile straciłeś przez to, że ktoś złamał zakaz konkurencji? Albo ujawnił tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa. Będzie to bardzo, bardzo trudne. Ratunkiem jest zastrzeżenie na tą okoliczność kary umownej. Wtedy nie będziesz musiał udowadniać wysokości szkody. Wystarczy, że wykażesz spełnienie się warunków wskazanych w umowie, które uprawniają Cię do żądania kary, czyli że kontrahent złamał zakaz konkurencji, ujawnił tajemnicę przedsiębiorstwa, czy nie wyremontował na czas Twojej hali magazynowej. Musisz przyznać, że tak jest znacznie łatwiej. Na pewno też tak jest szybciej. Są sprawy, w których wysokość szkody można co prawda udowodnić co do złotówki. Jednak w większości przypadków wymaga to przeprowadzenia dowodów, na przykład przesłuchania świadków, co wymaga wielu rozpraw, a przez to wiele straconego czasu. Albo przy pomocy dowodu z opinii biegłego, co z kolei oprócz czasu i cierpliwości wymaga także pieniędzy. O innych powodach zastrzegania kar umownych wtrąciłem już wyżej. Chodzi o to, że kara umowna stymuluje drugą stronę do prawidłowego wykonania umowy. Jeżeli wykonanie jakiegoś obowiązku z umowy jest dla Ciebie bardzo ważne, na przykład składanie raportu z postępu prac, utrzymywanie bezpieczeństwa serwera, czy też szybka reakcja na zgłoszony przez Ciebie problem z działaniem programu czy serwisu informatycznego. Jeżeli tak jest, obwaruj wykonanie tego obowiązku karą umowną. Wtedy będziesz miał podstawy, żeby sądzić, że druga strona z obawy przed obowiązkiem zapłaty kary ten obowiązek będzie wykonywać z wyjątkową starannością. Pozwól, że w tym momencie na chwilę przerwę. Jak wiesz, publikuję na moim kanale wiele informacji prawnych. Mam nadzieję, że okazują się one dla Ciebie wartościowe, a sposób ich przedstawienia interesujący. Dlatego mam do Ciebie małą prośbę. Pomóż mi rozwinąć mój kanał. Zasubskrybuj go, skomentuj, zostaw łapkę w górze. Dzięki temu YouTube pokaże mój film większej ilości osób, a dla mnie to szalenie motywujące, kiedy widzę Twoją reakcję na moją pracę. Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. A teraz wracamy do tematu kary umownej. Czy opłaca mi się przyjąć na siebie obowiązek zapłaty kary umownej? Przecież możesz sam zaproponować drugiej stronie, żeby zastrzegła karę
na wypadek, jeśli Ty nie wykonasz któregoś ze swoich obowiązków umownych, prawda? Myślisz, że taka technika a la kamikadze może być dla Ciebie korzystna? Otóż może. Żeby Ci to wyjaśnić, musisz poznać jeszcze jedną zasadę dotyczącą kary umownej. Jest ona istotna również z innych względów. Posłuchaj, chodzi o to, że nie możesz dochodzić tytułem odszkodowania kwoty, która jest wyższa niż zastrzeżona kara umowna. Czyli nawet jeśli jesteś w stanie udowodnić, że poniosłeś szkodę wyższą niż zastrzeżona kara, to nie możesz tej wyższej kwoty dochodzić przed sądem. To znaczy możesz, ale sprawę przegrasz. Co ważne, możesz tę zasadę zmienić w treści umowy. To znaczy możesz w umowie zapisać, że w danym przypadku będziesz mógł dochodzić odszkodowania wyższego niż zastrzeżona kara umowna. Musisz jednak o tym pamiętać i wpisać to w umowie. I teraz dochodzimy do tego, kiedy opłaca się przyjąć na siebie obowiązek zapłaty kary umownej. Będzie to dla Ciebie korzystne w sytuacji, kiedy zastrzeżona wysokość kary będzie znacznie niższa niż wysokość spodziewanej szkody. Na przykład, musisz przetransportować dla klienta zabytkowe kryształowe lustro o wartości 100 tysięcy złotych. W umowie wpisujesz sobie obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł w wypadku, gdy to lustro uszkodzisz. Prawda, że się opłaca? Oczywiście, jednocześnie musisz zadbać o to, żeby w umowie nie było zapisu, że Twój klient może domagać się odszkodowania wysokości wyższej niż zastrzeżona kara umowna. Ten przykład jest bardzo prosty i łatwy do przejrzenia w tego typu umowie. Chciałem Ci jednak przedstawić pewną konstrukcję, którą możesz wykorzystać w dowolny sposób. Zresztą, czy naprawdę wszyscy czytają umowy, które podpisują, a Ty je czytasz? Jeśli nie, to mam nadzieję, że zaczniesz. No, zawsze możesz też zapłacić komuś, żeby ktoś czytał umowy, które podpisujesz. Pomyśl o tym. Poniżej w opisie znajduje się link do e-booka, w którym przedstawiam Ci bardziej zaawansowany przykład klauzuli zastrzegającej karę umowną. Możesz sobie z niej skorzystać w umowie, którą będziesz konstruował. Pamiętaj tylko, że kiedy będziesz zastrzegał taką karę, w niektórych przypadkach, kiedy jest to uzasadnione, powinieneś użyć zwrotu, że kara należy się za każdorazowe naruszenie określonego obowiązku. Jeśli tego nie zrobisz, przeciwnik może wielokrotnie ten obowiązek naruszać, a potem twierdzić, że zapłaci Ci tylko jedną karę. Pamiętaj też o tym, a jak Ci się to opłaca, to zapomnij, żeby umieścić w umowie zapis pozwalający na możliwość dochodzenia tytułem odszkodowania kwoty wyższej niż zastrzeżona kara umowna. Ja czasem robię osobną jednostkę redakcyjną umowy i wskazuję tam, że strona uprawniona do dochodzenia kary umownej może domagać się tytułem odszkodowania kwoty przenoszącej wartość zastrzeżonej kary umownej. Taki prosty zapis wystarczy. Tutaj też możesz wprowadzić nieco zamieszania w umowie, wskazując, że możliwość ta dotyczy tylko jednej strony. Czyli załóżmy, że w na przykład umowie zlecenia kary umowne są zastrzeżone na rzecz każdej ze stron, ale możliwość dochodzenia odszkodowania wyższego niż kara umowna przysługuje tylko zleceniodawcy. Sprytne, prawda? Ciekawe, czy Twoi kontrahenci też stosują wobec Ciebie takie sztuczki. Mam nadzieję, że teraz już nie dasz się na nie złapać. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym opowiem Ci, jak bronić się przed żądaniem zapłaty kary umownej, podnosząc zarzut jej miarkowania. Cześć!